Słuchajcie, kontynuujemy cykl związany z zarabianiem małego kanału na YouTubie. Jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach, nawet mały kanał, który liczy kilka, powiedzmy, tysięcy widzów, jest w stanie przynieść i wygenerować naprawdę solidne dochody. I teraz, dzisiaj w tej audycji powiem trochę na temat tego, w jaki sposób zacząć, dlatego że no, fajnie jest opowiadać o tym, jak to się robi już na etapie kilku tysięcy subskrypcji, ale jak do tego dojść, prawda? I ten mój główny kanał, na którym się skupiam, on w sumie, ja go buduję, powiedzmy, 3-4 lata i buduję go na zasadzie prób i błędów. Dzisiaj opowiem wam trochę na temat tego, co działa głównie, no bo trudno też opowiadać o tym, co nie działa. Natomiast chciałbym wam powiedzieć o tym, co właśnie działa na moim kanale. Przede wszystkim sprawa, która jest istotna, to jest obranie sobie pewnej niszy, gdzie będziecie jako jedna z niewielu osób, która tworzy w danym zakresie, prawda? Jeżeli to są treści i wartości, które dajecie systematycznie, na pewno zostaniecie odnalezieni, a także docenieni, jeżeli wartość tych materiałów będzie duża i postrzegana wysoko przez waszych widzów. Więc jak zacząć? Przede wszystkim trzeba ubrać się w cierpliwość i konsekwentnie założyć sobie pewne plany na publikacje. Jeżeli chcecie na przykład publikować raz w tygodniu, w porządku, ale nie rzadziej niż raz w tygodniu. Czyli musimy sobie obrać pewien rytuał. Na przykład rytuał jest taki, że wracamy w piątek z pracy, już jesteśmy przygotowani, rozstawiamy studio, czy już mamy rozstawione lampa, statyw, aparat albo telefon, mikrofon i jedziemy z koksem. Oczywiście trzeba wcześniej zaplanować sobie dany epizod, jeżeli to nie jest epizod vlogowy, no to zwykle planujemy sobie. Ja planuję taki epizod w PowerPoincie czy też w Keynote. Wypisuję sobie poszczególne punkty, na które mogę zerknąć w czasie nagrania. I teraz tematyka. Tematyka jest cholernie ważna, dlatego że powinniśmy się trzymać konsekwentnie pewnych założeń. Jeżeli tworzycie w danej tematyce, na przykład powiedzmy fitness, prawda? W fitnessie mamy ćwiczenia, regenerację, odżywianie. Trzy główne gałęzie waszego kanału. I co jakiś czas zmieniacie tematykę, bo nie wszyscy widzowie zainteresowani są tylko ćwiczeniami. Część jest zainteresowana regeneracją, a część na przykład dietą. I tutaj tworzymy playlisty, dane playlisty, które reprezentują nam daną tematykę już w kanale, w naszym kanale. I pamiętajcie, że sukcesem jest, żeby trwać w tym YouTubie. To nie tak, że zrobimy 5 audycji, nagramy 5 audycji, opublikujemy i już jesteśmy sławni. Nie, to potrzeba dłuższej ścieżki i trzeba być konsekwentnym bardzo. Jeżeli te audycje wasze, jeżeli wasze epizody będą miały wartość, widzowie szybko was docenią. I teraz, dobra, jeżeli chodzi o wartość, o co chodzi? Widzowie mają pewne potrzeby i zwykle wasze filmy rezonują z sukcesem, jeżeli odpowiadacie na dane potrzeby swoich widzów. Potrzeby mogą być na dwóch poziomach. Pierwszy poziom ogólny, czyli zewnętrzny, typu chcę się nauczyć języka angielskiego, tak? Albo chcę właśnie zrzucić 5 kg. I to jest ten poziom ogólny, który jeszcze nam nie mówi o istocie i prawdziwej potrzebie tego naszego odbiorcy. Drugi poziom to jest ten poziom wewnętrzny. Na przykład chcę się nauczyć angielskiego po to, żeby zmienić pracę. A po co? Żeby mieć lepsze warunki życia, żeby lepiej zarabiać, żeby czuć się bardziej niezależnie, żeby rozwinąć się i tak dalej. Drugi przykład, o którym mówiłem, to jest chcę zgubić 5 kg. Ale dlaczego chcesz zgubić 5 kg? Dlatego, że chcę się lepiej czuć, żeby być na przykład zdrowszy, albo żeby spodobać się jakiemuś chłopakowi, prawda? I to są te potrzeby wewnętrzne. Na pierwszym poziomie trafiamy zwykle do publiki i ona, jeżeli się spodoba nasz kanał, na pierwszym poziomie możemy być jednym z wielu. Ale słuchajcie, jeżeli traficie do tego kręgu potrzeb, do tej sfery potrzeb wewnętrznych,
to ci widzowie zostaną z wami na zawsze. I o to chodzi właśnie. Więc warto też mówić o tym, że warto też mówić, jakie potrzeby chcecie zaspokoić w tych swoich kanałach. Na przykład, witam was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. W tej audycji staram się pokazać wam, w jaki sposób schudnąć 5 kg po to, żeby móc żyć lepiej, żeby spodobać się chłopakowi, czy żeby czuć się o wiele zdrowszą. No i dobra, czyli jesteśmy na poziomie potrzeb. I tutaj, słuchajcie, to jest bardzo istotne, żeby badać, które filmy wasze rezonują, czyli żeby mniej więcej sprawdzić sobie, jak wygląda oglądalność. Na początku oglądalności mogą być bardzo słabe, ze względu na to, że nie jesteście wyszukiwani, a po drugie, ten kanał jeszcze nie ma organicznego ruchu. Ale z czasem jest to pewna dźwignia. Zobaczcie, dźwignia wygląda tak, że mały ruch tutaj powoduje duży ruch właśnie na górze. Właśnie na zakończeniu tej dźwigni. I trzeba sobie obrać ten rytuał i to jest podstawa, żeby systematycznie publikować i żeby wasze publikacje, wasze epizody spełniały oczekiwania widzów. To jest ta druga sprawa. Jeżeli już wasi widzowie poczują wartość, kolejnym krokiem jest angażowanie tej publiczności. Prosty sposób na angażowanie publiczności. Napiszcie w komentarzu, co wy myślicie, jaka jest wasza wewnętrzna potrzeba, a jaka zewnętrzna, prawda? Albo druga sprawa to jest call to action, czyli mam dla was wyzwanie. W przyszłym tygodniu spróbujcie ustawić sobie statyw, mikrofon i nagrać próbnie minutę materiału. Albo kolejne wyzwanie. Spróbujcie zastanowić się, w jakiej tematyce moglibyście publikować na YouTubie i jakie trzy główne gałęzie, o których mówiłem wcześniej, jesteście w stanie z tego wydobyć. I to jest też właśnie forma angażowania publiczności w ten sposób. Jest to prosta forma, ale jednocześnie bardzo skuteczna, bo ta widownia czuje się z wami dzięki temu związana i dzięki temu też czuje taką więź emocjonalną, jeżeli wy ich angażujecie. No i czwarta sprawa to jest live'y i grupy facebookowe. Jeżeli tworzysz w jakimś niszowym temacie, i jesteś konsekwentny, konsekwentna, czyli robisz to powiedzmy, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, już pomyśl o tym, żeby założyć grupę facebookową na daną tematykę, bo coraz więcej osób będzie do ciebie na ten kanał zaglądało i żeby odsyłać też ludzi do swojej grupy facebookowej. Wtedy tworzy się pewna równoważnia, wtedy już kanał YouTube'owy generuje ruch na Facebooku i odwrotnie, coraz więcej osób dołącza do Facebooka, do twojej grupy i ta grupa rezonuje na kanał YouTube'owy. Dzięki temu promują się de facto twoje treści wzajemnie. No i następna sprawa to są live'y. Trzeba się nauczyć robić live'ów. Nawet mały kanał jest w stanie, posiadając mały kanał, jesteś w stanie robić live z komputera, dlatego że trzeba mieć 1000 odbiorców, żeby móc robić to z telefonu. Natomiast z komputera jesteś w stanie robić live'y, trzeba popatrzeć, czy masz kamerę, jakiej jakości kamerę. Jeżeli nie, to może trzeba sprawić kamerę sobie internetową plus mikrofon i przynajmniej raz na jakiś czas, raz w miesiącu minimum, a najlepiej raz na dwa tygodnie, raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, zrobić krótki live tematyczny, gdzie są na przykład niespodzianki, konkurs albo jakieś wezwanie dla widzów. Live'y bardzo mocno angażują społeczność, a jednocześnie algorytmy YouTube'a odczytują to, że robisz live'y systematycznie, a co za tym idzie, chcesz rozwijać społeczność. To samo dotyczy grupy facebookowej, więc warto te live'y, tak jak powiedziałem, przynajmniej raz w miesiącu zaplanować sobie w pewnej perspektywie. I to są te sposoby, słuchaj, na to, żeby rozwinąć mały kanał. Oczywiście jest ich dużo więcej, na przykład recenzje jakichś twoich produktów, których używasz, na przykład do produkcji filmów. One mogą tematycznie i powinny tematycznie wiązać się z tym, co robisz na YouTubie. Ale czasami możesz zrobić jakiś przegląd czy coś zakulisowego typu zobacz jak wygląda mój sprzęt, prawda? Czyli przegląd mojego sprzętu do nagrywania. I wtedy możesz wpisać nazwy w hashtagach typu nie wiem Samsung, Sony czy iPhone i dzięki temu jesteś w stanie przyciągnąć dużo większą publikę. Albo nagrywasz jeden odcinek zupełnie off topic typu miesiąc nagrywania moim iPhone'em na YouTubie, jak mi się sprawdza? I w hashtagach wpisujesz pewne nazwy. Dzięki temu twój kanał dostanie następnego kopa w postaci wyszukiwania i dzięki temu też algorytmy dostaną bodziec do tego, że twój kanał jest atrakcyjny i warto go promować. Kolejna sprawa to jest długość epizodów. My o tym powiemy sobie
kiedyś, w następnych odcinkach. Natomiast na dzisiaj chciałbym Cię zmobilizować do tego, żeby zaplanować sobie kanał YouTube'owy, żeby wypisać sobie listę Twoich tematów głównych i tematów pobocznych, gdzie możesz działać. A po drugie, żeby też określić swój rytuał, czyli kiedy masz czas w tygodniu, gdzie masz okienko godzinne, dwugodzinne w tygodniu, kiedy jesteś w stanie właśnie tym kanałem się zająć i czy jesteś w stanie to robić systematycznie. Napisz mi w komentarzu, czy spodobał Ci się ten odcinek i jaką tematykę mógłbym poruszyć, jeżeli chodzi o tematy związane z tworzeniem, prowadzeniem i zarabianiem na małym kanale YouTube'owym. My będziemy mniej więcej w tych blokach piątkowych się tej tematyce przyglądać. Będziemy ją rozszerzali, tak jak mówiłem w poprzednich epizodach, na tematy afiliacji, na tematy innej formy zarabiania, na przykład na Twoich produktach elektronicznych i jak ten kanał może dalej rezonować. Na dzisiaj dziękuję serdecznie i trzymam kciuki za Twój rozwój. Myślę, że rok 2020 to jest fantastyczna okazja, żeby trochę wypłynąć, żeby Twoją osobowość wzbogacić właśnie o formę wyrażania siebie w sieci, a dzięki temu Twój rozwój zapewnić i to, że w perspektywie będziesz miała coś swojego. I dużo ludzi zaczyna kanał YouTube'owy nie mając tej dalszej perspektywy, ale muszę powiedzieć, że w miarę jak kanał się rozwija, to na pewno daje duże wartości. Przede wszystkim Twoja forma występów przed kamerą, to jest jedna rzecz. Druga forma, Twój mówca wewnętrzny. Rozwiniesz mocno swoje umiejętności występowania, wypowiadania się płynnie, określania swoich myśli, czyli artykułowania swoich myśli na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Tych zalet jest naprawdę dużo i chcę Cię zmobilizować tutaj, żeby systematycznie przynajmniej raz w tygodniu prowadzić ten kanał i nowe odcinki, nowe epizody publikować. Na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych piątkowych epizodach. Do zobaczenia, cześć!